2 zł 1994. 200 zł może kosztować. Kiedy jest drogie, a kiedy jest tanie, już wyjaśniam na tym króciutkim filmie. A więc cześć, witajcie. Już szybko wyjaśniam cenę. Najczęściej teraz padające pytanie o 2 zł 1994, ponieważ znowu ukazały się w internecie artykuły, ile to nie jest warte. A więc zapraszam na ten króciutki filmik. Oglądaj do końca, podaję wszystkie szczegóły istotne dla ceny tej monety. A więc 2 zł 1994, tutaj macie skin 201 zł na licytacji z dnia 18 maja 2022. Słuchajcie, dlaczego taka cena? 2 zł 1994. Najdroższa, niestety nie najrzadsza, bo to spowodowałoby, że cena by była jeszcze wyższa. Natomiast nakład jest jeden z większych dla tej monety. Prawie 80 milionów sztuk, to jest miazga, potęga, bardzo wysoki nakład. Natomiast w stanie idealnym zachowało się bardzo mało. Nie wiem, nie wiadomo ile się zachowało. Słuchajcie, tego prawdopodobnie nie wie nikt. Natomiast widzicie, cena 201 zł. Taką monetę w stanie idealnym kupicie, słuchajcie, nawet za 50 zł na licytacjach. Więc nie szukać na kup teraz, próbować licytować. Odpowiadając na liczne pytania co do tej monety, to ja tą monetę w stanie zniszczonym kosztuję. Ta moneta w stanie zniszczonym kosztuje tylko 2 zł. Na tą chwilę dzisiaj nie ma już szans wyciągnąć monety menniczej z obiegu, z portfela. Kto nie zrobił tego kiedyś, bądź nie odłożył całego wreczka, bądź nie kupił jak były tanio, bo one były tanio, no to niestety nie ma szans znaleźć, nawet nie ma co szukać i wysyłać mi zdjęć, bo raczej jest to mało prawdopodobne. Spójrzcie na datę 94, denominacja 95, a więc ćwierć wieku, ponad ćwierć wieku ta moneta jest w obiegu. Ja tutaj na tą, co na filmie widzicie, oraz skiny, to mam w stanie idealnym zakupioną. Natomiast tutaj już Wam pokazuję porównanie. Słuchajcie, spójrzcie teraz na te zdjęcia 2022. Słuchajcie, mamy rocznik. Tu po lewej stronie tak ma wyglądać orzełek, żeby moneta miała szansę kosztować więcej, stan menniczy, a po prawej stronie moneta zużyta, która jest warta tylko 2 zł, no i będzie warta tylko 2 zł, nigdy nie będzie więcej warta. Więc jeżeli znalazłeś 2 zł 1994 w takim stanie, no to niestety jest to tylko cena nominału 2 zł i ciągle spada, no bo wiecie, że inflacja teraz szybuje do góry. A więc to, co można było kupić za 2 zł ćwierć wieku temu, a teraz to jest przepaść, więc takie monety nie ma nawet sensu trzymać. Jedną zostawić, jeżeli ktoś nie ma w ogóle, a zbiera resztę, wydać porównanie. I słuchajcie, już jeszcze jedna bardzo istotna rzecz. Jeżeli chodzi o te pierwsze roczniki, to bardziej bym się nastawiał na szukanie destruktów. Spójrzcie, oczywiście skręteczka i tu już co najmniej 50 zł jest, niezależnie od stanu, a może być więcej w zależności od popytu. Słuchajcie, takie coś szukajcie. Spójrzcie, jeszcze mam taki destrukt, rocznik 95, właśnie te pierwsze obfitowały w dużo skrętek, pyk, takie coś szukacie. No i również innych wszelakich destruktów, jak na przykład tutaj, już nie będę wspominał o rozlanych rdzeniach, tak tutaj widzicie, jakieś niedobicie, brak daty i ciężko już powiedzieć, co to za rocznik, prawdopodobnie właśnie 9495. A jeżeli zainteresowała Cię tematyka monet, które mamy w obiegu, w portfelach, to tutaj spójrzcie, jeszcze jeden piękny destruk. Już tutaj Wam się zaraz wyświetlą filmy po boku, które możecie oglądać, gdzie opowiadam o dalszej historii monet obiegowych. Wspaniała sytuacja i historia dla nas. Tutaj pięknie rozlany rdzeń. I słuchajcie, warto przeglądać te właśnie monetki na temat destruktów. Ja Was zapraszam do oglądania pozostałych filmów. Trzymajcie się i do następnego. Hej!